członkowie klubu seniora działającego w osiedlowym domu społecznym Malwa zorganizowali spotkanie z okazji niedawnego Dnia Kobiet, połączone z przedświątecznym jajeczkiem. Było dużo śmiechu i zabawy oraz występy artystyczne, które przygotowali seniorzy z koła teatralnego Metamorfoza, działającego przy klubie seniora w ODS Malwa. Wspólnie się tutaj pobawimy, pośpiewamy. Będzie taniec taki bardziej artystyczny już ze strony tej grupy teatralnej Metamorfoza. Zarząd klubu przygotował również tutaj taki typowy świąteczny poczęstunek. Porozmawiamy, myślę, że bardzo miło spędzimy czas. Z krótkiego programu artystycznego można było dowiedzieć się, dlaczego Dzień Kobiet obchodzimy akurat 8 marca. O kobiety, to 8 cud świata! A także, które dziewczyny mają najwięcej witaminy. W dalszej części programu seniorów rozgrzał Valentina Twist i meksykańskie rytmy. Spotkania seniorów odbywają się w Domu Kultury Malwa regularnie co wtorek. Staramy się w naszym klubie stworzyć taką rodzinną atmosferę dla tutaj naszych członków. Obserwujemy teraz takie zjawisko, że coraz więcej osób przychodzi nowych tutaj do naszego klubu. Co wtorek spotykamy się na tak zwanych herbatkach. No oczywiście teraz jest okres postu, no to nie, ale już po świętach znów wznowimy tutaj naszą działalność taką przy herbatce, gdzie jest wspólny śpiew, zabawa przy muzyce na żywo. Seniorzy z ODS Malwa są bardzo aktywni i pomysłów im nie brakuje. Mam nadzieję, że będziemy realizować jakieś projekty. Napisaliśmy również do budżetu obywatelskiego tutaj wspólnie z innymi klubami, z UTW, ze związkami również emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego, wspólny projekt do budżetu obywatelskiego. I mam nadzieję, że seniorzy tak zagłosują, żebyśmy znów wygrali ten projekt i będziemy realizowali następne zadania dla seniorów, gdzie seniorzy z naszego klubu również jak najbardziej skorzystają.